Paweł Chmielewski, PCH24TV, szczęść Boże. Szanowni Państwo, dzisiaj moim rozmówcą jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o wyborach w Stanach Zjednoczonych i tym, co może zależeć od przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy nim będzie Donald Trump, czy będzie nim Joe Biden. Ale zanim te kwestie amerykańskie, to najpierw jeszcze kilka słów o sprawach polskich. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe restrykcje. To już taki prawie pełny lockdown, chociaż jeszcze nie do końca, ciągle zostało jeszcze kilka rzeczy, które można zamknąć i premier zapowiada, że jeżeli zakażenia będą wzrastały, to zamknąć się ich nie zawaha. Póki co na przykład spore sankcje, spore obostrzenia dotykają kościołów. Jeszcze do niedawna mogło w kościołach gromadzić się wierni w takim przeliczniku. Jeden wierny na 7 metrów kwadratowych. Teraz jest to już tylko jeden wierny na 15 metrów kwadratowych. Jak to pan profesor przyjmuje te restrykcje nakładane właśnie na kościoły? No cóż, można powiedzieć, że kolejny dowód na to, że wirus jest szczególnie pobożny, bo kościołów nie omija, a omija te wszystkie lewackie demonstracje, sądząc po pieczołowitości, z jaką nasze władze przyglądają się no właśnie kwestii kultu i kwestii no właśnie obecności tych lewackich marszów śmierci na naszych ulicach. No cóż, no to jak widać ten paradygmat, że to co najgorsze w kościele się utrzymuje. To znaczy najgorsza zaraza to właśnie tam w kościele, no to jest zupełnie jakieś niezrozumiałe. Można mieć też takie pewne zarzuty, powiedziałbym, co do uczciwości intelektualnej rządu w kwestii koronawirusa, bo słyszymy dzisiaj, że skoro mieliśmy masowe protesty, to jest oczywiste, że będzie tych zakażeń coraz więcej. Mamy teraz efekty sprzed 2 tygodni tych różnych demonstracji proaborcyjnych i dlatego jest teraz dużo zakażeń, dlatego są potrzebne nowe restrykcje. I mówi premier o tym, że jeżeli za 10 dni znowuż będzie tych wszystkich zakażeń coraz więcej, no to znowu będą nowe restrykcje, a przecież te protesty odbywały się w ostatni piątek, cały czas się zresztą odbywają, to można powiedzieć jest przesądzone, że zakażeń będzie więcej. Czemu więc tak to rozkładać? Czemu tych restrykcji od razu nie wprowadzać, tylko znowu nas łudzić jakimiś możliwościami naprawy? No nie wiem, to może jest kwestia jakichś zagrywek PR-owych, żeby nie było, że rząd podejmuje nerwowe ruchy i od razu tak lawina restrykcji, że to jest jakaś strategia, za tym się kryje, słyszymy, że to będzie stopniowane, kaskadowo, że tak powiem. No trudno powiedzieć, natomiast no cóż, no jedno jest pewne, że się okazuje ciągle, że to co w kościele to może być najgorsze, prawda? Już pomijając podstawowy fakt, że rzeczywiście ludzi w kościołach jest zdecydowanie mniej, tak porównując nawet po tym odmrożeniu, tym pierwszym po tej wiosennej fali tego koronawirusa, więc no nie wiem, ja z drugiej strony oczywiście nie jestem wirusologiem, ani epidemiologiem i trudno mi tutaj szczegóły rozstrzygać, natomiast tak w tych zestawieniach, także o czym pan mówił przed chwilą, to jest wszystko dość dziwne. Panie profesorze, te polskie sprawy już teraz zostawiamy i Ameryka. Kto wygra w Ameryce, zobaczymy, ale czy w ogóle można ten pojedynek przedstawiać jako pojedynek między liberałem, skrajnym, można powiedzieć, lewicowcem, Bidenem, a konserwatystą, Donaldem Trumpem? Czy to rzeczywiście jest lewicowiec i konserwatysta w tych dwóch osobach są? No tak, można powiedzieć, że na naszych oczach spełnia się stara zasada, którą towarzysz Lenin już sformułował. Nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy, więc jesteśmy w trakcie liczenia głosów. No w każdym razie, cóż, no ten konserwatyzm Donalda Trumpa trzeba przystawić, że tak powiem, czy przyłożyć do tła, którego otacza. To znaczy tym tłem jest słusznie nazywana Partią Śmierci, Partia Demokratyczna i jej kandydat, uwaga, uwaga, katolik, tak zwany katolik sinos, czyli katolik jest tylko z nazwy, ponieważ oczywiście jest za aborcją, jest za tak zwanymi małżeństwami
jednopłciowymi, podobnie jak cała jego partia, więc na tym tle Donald Trump, jak popatrzymy na jego decyzje dotyczące zwłaszcza sfery ochrony życia, czyli ukrócenia funduszy federalnych dla koncernów śmierci typu Planned Parenthood, czy generalnie ukrócenie finansowania ze środków amerykańskich tak zwanej polityki ludnościowej ONZ-u, czyli wspierania aborcji globalnego, czy też no właśnie te nominacje sędziowskie, zwróćmy uwagę, za kadencji prezydenta Trumpa były 3 skuteczne nominacje do Sądu Najwyższego, które, no zwłaszcza ta ostatnia, sądząc po reakcjach wielu tak zwanych postępowych środowisk, bardzo się nie spodobała. No więc na tle Bidena czy całej partii demokratycznej ten kontakt, no, postawa Trumpa może być uważana za, nazwijmy to w cudzysłowie, konserwatywną. Chociaż, jak nam tłumaczyła niedawno pani Georgette Mosbacher, ekscelencja ambasador USA w Polsce, no to na przykład, gdy chodzi o tak zwane małżeństwa jednopłciowe, nie ma żadnych różnic między Trumpem a Bidenem, prawda? I Polacy, którzy są po złej stronie historii, powinni wreszcie to zrozumieć. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę i to akurat w tym przypadku pani ambasador mówiła prawdę, w sensie tym, że tutaj pod tym względem różnic nie ma, bo Donald Trump wielokrotnie dawał do zrozumienia i publicznie się wyrażał bardzo pozytywnie o stanie prawnym, który w Stanach Zjednoczonych jest od czerwca 2015 roku, kiedy wtedy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zalegalizował na płaszczyźnie federalnej te tak zwane małżeństwa jednopłciowe. No i jak to właśnie dzieje się, panie profesorze, że w Stanach Zjednoczonych można, niektórzy politycy, tak właśnie jak Trump, oddzielają od siebie te kwestie homoseksualnych pseudomałżeństw i aborcji, bo one są rzeczywiście pozornie odrębne, ale w Polsce na przykład widzimy jednak te same zawsze osoby, które mają tęczowe flagi, są też za aborcją na żądanie, prawda, i odwrotnie. W Stanach Zjednoczonych trochę inaczej. Z czego to wynika? No trudno tutaj jedną przyczynę wskazać. No, generalnie do Stanów Zjednoczonych też pasuje ta reguła, że skąd to się wzięło w ogóle, cały ten kryzys, no bo w pierwszym stadium, nie zapominajmy, to było dozwolenie na sztuczną, tak zwaną sztuczną antykoncepcję. No bo jak popatrzymy na orzeczenia Sądu Najwyższego Amerykańskiego od lat 60., to właśnie od tego się zaczyna, prawda? Zezwolenie na sprzedaż środków antykoncepcyjnych i potem kolejne stadia, aż właśnie poprzez orzeczenie z 73 roku zezwalające na tak zwaną aborcję, po to orzeczenie z 2015 roku o tak zwanych małżeństwach jednopłciowych. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że także w Stanach Zjednoczonych Kościół jest w kryzysie, wiemy, bardzo głębokim. Przecież episkopat amerykański także należał do tych, którzy w 68 roku wypowiedzieli właściwie posłuszeństwo magisterium Kościoła na wokół, gdy chodzi o tak zwaną kontrowersję wokół encykliki Humanae Vitae papieża Pawła VI, więc to nie tylko episkopat niemiecki był, chociaż oni Niemcy w awangardzie, ale Amerykanie też, episkopat amerykański do tego dołączył. I teraz to się przekłada na to, że w statystykach, jak popatrzymy na różne badania opinii publicznej, które pod tym względem dają jakiś jednak obraz, widzimy od lat gdzieś tak mniej więcej 20-30 stały wzrost poparcia właśnie dla tak zwanych małżeństw jednopłciowych w gronie osób, które określają się jako katolicy. Donald Trump nie jest katolikiem oczywiście, ale ja to podaję jako taki przykład też, no można powiedzieć, oddziaływania na całą kulturę amerykańską, no bo jednak ten katolicyzm, chociaż nie był w mainstreamie amerykańskim, ale jednak z biegiem czasu odgrywał coraz większą rolę w tej kulturze i ta erozja kościoła amerykańskiego w porównaniu z tą erozja wspólnot protestanckich jeszcze pod tym względem poszła znacznie szybciej i znacznie dalej, no to właśnie skutkuje właśnie taką schizofreniczną postawą, to znaczy jestem za życiem, ale jestem za, no właśnie za czym, prawda? Za tym, co de facto jest zaprzeczeniem
istoty rzeczy, prawda? To znaczy zaprzeczeniem istoty małżeństwa. Więc to jest oczywiście nielogiczność, ale to jest konsekwencja tego zamętu duchowego, który panuje w związku z kryzysem przede wszystkim Kościoła katolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych. To jest nie przyczyna, tylko konsekwencja. To właśnie taka postawa, która z jednej strony właśnie walczy z zabijaniem dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony nie widzi nic dziwnego w tym, że dozwala się na tak zwane małżeństwa jednopłciowe. Ta kultura amerykańska, można powiedzieć antykultura, niestety bardzo często, bardzo silnie wpływa też na to, co dzieje się w Polsce. Dzisiaj właśnie media opublikowały wywiad arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który dotyczy generalnie kwestii aborcji, ale arcybiskup był tam pytany o to, jak ocenia te protesty uliczne proaborcyjne, i mówiąc o tej młodzieży, stwierdził arcybiskup Gądecki, że ta młodzież jest tak naprawdę formowana dzisiaj już nie przez jakieś osoby, środowiska, media w Polsce, ale właśnie przez różne Netflixy, prawda, inne amerykańskie, można powiedzieć, filmy, gry komputerowe, media społecznościowe. Czy to rzeczywiście jest tak, że w Stanach Zjednoczonych już ta popkultura jest całkowicie zniszczona, całkowicie ogarnięta przez marksizm i my dzisiaj też jesteśmy trochę kolonizowani mentalnie przez te złe zjawiska? No tak, to już dawno, dawno przebrzmiały czasy, powiedzmy lat 80. tak zwanego kina reganowskiego, i jak mówiono właśnie o tych produkcjach, mówię teraz o kulturze popularnej, no bo to oczywiście całe tomy już napisano o tym destrukcyjnym obrazie świata formowanym w wielkich produkcjach hollywoodzkich, od lat 90. zwłaszcza ubiegłego wieku, ale do tego doszły właśnie te nowe media społecznościowe, te bańki informacyjne, w których zazwyczaj młodzi ludzie poruszają się, jak słyszę już Facebook to jest, cytuję, dla ludzi starych, teraz to Instagramy, Whatsappy, Messengery i tak dalej. Tam są tak zwani influencerzy, którzy są właśnie autorytetami dla wielu młodych ludzi, jedynymi autorytetami. I tam rzeczywiście te kody kulturowe zaczerpnięte właśnie z Netflixa, który przecież ostatnio wsławił się produkcją, która właściwie w niewybredny sposób zachęca do pedofilii, czy wprost jest te inne jego produkcje bluźniercze wobec osoby Chrystusa. Więc to rzeczywiście tak to działa i potem te osoby tak sformatowane, no to jak te nieszczęsne nastolatki utrwalone na filmie gdzieś parę dni temu śpiewają, że na melodię psalmu, że poza aborcją nie brak im niczego, prawda? No bo one są rzeczywiście tak sformatowane przez tą nihilistyczną kulturę, czy popkulturę idącą z oceanu, która ma zawsze oczywiście swoich podwykonawców czy naśladowców w Europie, prawda? Ale rzeczywiście pod tym względem produkcje amerykańskie tutaj nadają ton. Wracając, panie profesorze, do polityki amerykańskiej, ja nie mam wątpliwości, że jeżeli to Biden wygra te wybory, to kwestia obrony życia, czy w ogóle przetrwania cywilizacji, no będą trudniejsze do obrony, ale jak ewentualna wygrana Bidena bądź wygrana Trumpa wpłynie na kwestie geopolityczne, na obecność wojsk amerykańskich w Polsce? Czy tutaj coś od prezydenta tak naprawdę będzie zależeć, czy raczej no są pewne strategie długofalowe już rozpisane i zarówno Biden, jak i Trump po prostu będą je realizować? No cóż, interesy imperialne pozostają te same, może z pewnymi korektami, bo jak widać i słychać, Biden czy jego otoczenie, bo raczej Joe Biden, umówmy się, nie jest wybitnym, mówiąc językiem dyplomatycznym, analitykiem spraw międzynarodowych. No w każdym razie jego zaplecze raczej stawia na swego rodzaju reaktywację tych, jak to Amerykanie mówili, special relations z Europą, czytaj z Niemcami. Zobaczymy, czy to wyjdzie poza sferę deklaracji. Z drugiej strony, no pamiętajmy, że na przykład te
posunięcia amerykańskie w sensie sankcji na podmioty zaangażowane w budowę Nord Stream 2, a przedstawiane na przykład w naszych mediach jako właśnie dowód jakiejś szczególnie twardej postawy Donalda Trumpa wobec Rosji, no to były uchwalane w kongresie jako porozumienie właściwie ponadpartyjne, zarówno przez demokratów, jak i republikanów, prawda? Zresztą demokraci od paru lat mają większość w Izbie Reprezentantów i wszystko na to wskazuje, to jest pewne, że już utrzymali ją po tych wyborach, bo przypomnę, co razem z wyborami prezydenckimi toczą się w Stanach Zjednoczonych jeszcze wybory uzupełniające do Senatu i do Izby Reprezentantów, więc tam demokraci mają już zapewnioną większość, jeszcze to się waha, czy Senat czasem nie odbiją od demokratów, od republikanów, więc mieliby już wszystko przy zwycięstwie Joe Bidena. Biden, podobnie jak elity amerykańskie, on przede wszystkim patrzy na Daleki Wschód, to znaczy na Chiny. Chiny są z perspektywy amerykańskiej głównym tutaj zagrożeniem i pod tym względem nic się nie zmieni. Wojska amerykańskie będą stacjonować w Polsce dalej, ponieważ, no to jak mówię, interesy imperialne amerykańskie pozostają te same. Natomiast oczywiście retoryka może się zmienić. Chociaż właściwie, jak słyszymy panią ambasador Mosbacher, nominowaną przecież, jakby nie było, przez Donalda Trumpa, to właściwie nie wiem, czy aż tutaj aż tak wiele może się zmienić. Wspomniał pan profesor o ewentualnym odbudowaniu takich specjalnych relacji Stanów Zjednoczonych z Niemcami de facto. Ostatnio od kilku miesięcy słyszymy o tym, że część wojsk amerykańskich stacjonujących w Niemczech mogłaby zostać przeniesiona do Polski i to pozornie brzmi to bardzo dobrze dla nas, no rzeczywiście więcej wojsk amerykańskich w Polsce, ale czy fakt, że te wojska miałyby zniknąć z Niemiec, to jest fakt pozytywny, panie profesorze, bo ja nie wiem, czy Niemcy chcą tych wojsk, jednak te Amerykanie ich jakoś pewnie ograniczają ich działania, więc jak to pan profesor ocenia? Czy to dobrze, że z Niemiec miałyby wojska amerykańskie znikać? Nie, to całkowicie nie znikną. Nawet Donald Trump o tym nie myślał, żeby całkowicie... Nie, całkowicie nie, ale jednak ograniczanie, tak. No ograniczają, ale zwróćmy uwagę, że nie jest to jakaś znacząca redukcja obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Niemczech. To raczej pod tym względem można powiedzieć o pewnej symbolice. Nie miejmy co do tego złudzeń. Tam jedna brygada czy dwie aż takiej strategicznej różnicy nie robią. I prawdopodobnie tutaj po ewentualnym zwycięstwie Bidena niewiele się zmieni. No oczywiście prawdziwym testem na kontynuację albo nie kontynuację tej linii amerykańskiej dotychczasowej w odniesieniu do Europy, zwłaszcza Europy Środkowej i do Niemiec, to będzie no właśnie polityka Waszyngtonu, czy ewentualnie nowej administracji w odniesieniu do Nord Stream 2. To będzie bardzo ciekawe. No, czy jeżeli się okaże, że tutaj kurs będzie utrzymany, ten dotychczasowy, no to te relacje amerykańsko-niemieckie, one już nie powrócą aż do tak dobrych relacji, jak były na przykład w epoce George'a Busha seniora, ale z pewnością po ewentualnym odejściu Donalda Trumpa z Białego Domu, one powrócą, no można powiedzieć, znormalizują się, to znaczy nie będzie już tam oczywiście zarówno tych efektów medialnych, że ja nie chcę podać ręki pani kanclerz, ale oczywiście istota rzeczy polega na kwestiach ekonomicznych, bo przecież za prezydentury Donalda Trumpa doszło do ostrych spięć na tle no właśnie polityki gospodarczej między Waszyngtonem i Berlinem i tutaj w grę wchodzą tutaj setki miliardów dolarów, więc zobaczymy, czy administracji Bidena będzie utrzymany ten kurs, twardy kurs na przykład restrykcyjnych ceł wobec towarów z Niemiec. Prawdopodobnie tutaj będą korekty, tak sądząc po wypowiedziach zaplecza politycznego Bidena.
W tej kampanii prezydenckiej, w tej kampanii wyborczej Joe Biden zapowiadał, że on jako prezydent zaangażowałby się w walkę o praworządność w Polsce. Jak zdaniem pana profesora należy to zrozumieć? Czy to jest raczej taki ukłon w stronę tych wszystkich demokratów, którzy szukają faszystów gdzie tylko mogą i po prostu Biden takie faszystowskie punkty wskazuje, zapowiada, że on będzie z nimi dzielnie walczył? Czy to jednak bardziej poważna deklaracja i na przykład pewna taka propozycja realizacji tego, o czym pan profesor mówił, czyli tego odnawiania współpracy z Niemcami, no i zgoda na to, żeby niemieckie wpływy poprzez tę walkę o praworządność w Polsce, nie te niemieckie wpływy w Polsce wzmacniać? No wie pan, jak Joe Biden zobaczy, że w centrum Warszawy tysiące ludzi ubranych na czarno z czerwonymi faszystowskimi runami ZIK maszerowało, a maszerowało gdzieś 300 kilometrów od Auschwitz, no to może rzeczywiście dojść do wniosku, że z praworządnością w Polsce jest coś nie tak, ale mówiąc całkiem poważnie, no to tutaj mamy oczywiście do czynienia z taką retoryką, natomiast zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Oczywiście po pierwsze, czy Joe Biden będzie prezydentem, a jeżeli będzie prezydentem, no to jak tutaj to się przyłoży na obronę tak zwanej praworządności w Polsce. No, może tak się stać, że przy takich intencjach Joe Bidena, które mogą być szczere, no, może zostać przytłoczony natłokiem tej tak zwanej potęgi wydarzeń, to znaczy wydarzeń związanych z jednej strony z problemami wewnętrznymi wywołanymi na przykład pandemią w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony, i to jest najistotniejsze z punktu widzenia amerykańskiego, jak będą układać się relacje z Chinami, prawda? Czy czasem tutaj nie będzie aż tak zaabsorbowana polityka amerykańska wobec Chin, czy Chin i Rosji, ale przede wszystkim Chin, że problem praworządności w Polsce no, będzie głównie eksploatowany na poziomie, można powiedzieć, na płaszczyźnie takiej retorycznej. Chociaż no, pamiętajmy, że właściwie za administrację Donalda Trumpa także Biały Dom wyrażał zaniepokojenie, chociażby przy okazji nowelizacji ustawy o IPN-ie, czy też planach tak zwanej dywersyfikacji pakietów własnościowych w mediach. A ostatnia kwestia dotycząca Polski, panie profesorze, 447. Czy jeżeli idzie o tę nieszczęsną ustawę 447, tutaj jakieś różnice między Trumpem, między Bidenem są, czy to też jednak pewien element po prostu strategicznego interesu niektórych kręgów, które w Stanach Zjednoczonych mają spore wpływy? No chyba środowiska żydowskie, zresztą jak zazwyczaj, one wspierały obu kandydatów, prawda? To znaczy różniły się tylko, można powiedzieć, wrażliwością, to znaczy, nie wiem, może Likud wspierał Trumpa, a Partia Pracy czy jakaś inna wspierała Joe Bidena, tak mówiąc umownie oczywiście, upraszczając. No w każdym razie zawsze ten kandydat wspierany wygra. No tutaj można przy tej opcji się być tego pewny. No cóż, demokraci ostatnio, przynajmniej za prezydentury Baracka Obamy, mieli taką opinię, no, że nie są aż tak proizraelscy jak administracje republikańskich prezydentów, ale proizraelscy nie oznacza, że są antyżydowscy, prawda? W tym sensie, że będą, nie wiem, uważać, że roszczenia organizacji żydowskich do tak zwanego mienia bezspadkowego w Polsce są bezprawne i pozbawione jakichkolwiek podstaw. To można być niechętnym wobec polityki Izraela, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, a zupełnie to się nie przekłada na tą kwestię właśnie wokół ustawy 447, więc pod tym względem raczej wielkiej różnicy między Bidenem a Trumpem, czy między demokratami a republikanami nie ma. Zresztą to widać przy tych różnych orzeczeniach czy rezolucjach Kongresu amerykańskiego, zaniepokojonego, jak w przypadku właśnie ustawy o nowelizującej ustawę o IPN-ie. To było też właściwie głosy ponad podziałami partyjnymi tam. Ostatnia kwestia już teraz w ogóle, panie profesorze, Chiny. Mówił pan o Chinach dwukrotnie, jeżeli się nie mylę, jako o największym wyzwaniu, jakie teraz czeka na każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto nim będzie. Jakie tutaj w tym obszarze chińskim są największe wyzwania już specyficznie? Czy to w pańskiej ocenie wręcz jakiś o konflikt militarny może się otrzeć, czy jednak cały czas poruszamy się głównie w konflikcie ekonomicznym?
Rzecz dotyczy, sądząc po wypowiedziach różnych polityków, politologów amerykańskich, rzecz dotyczy generalnie spraw strategicznych, to znaczy to, co, na co Amerykanie zwracają uwagę, może zwłaszcza zależy rządów obecnego prezydenta chińskiego, Xi Jinpinga, no to Chiny po prostu w tych tak zwanych high-tech industry, to znaczy tych wysokich technologiach, no bardzo mocno się rozwijają. To znaczy Chiny już przestały być krajem tanich podróbek, czy nie tylko w każdym razie, są nie tylko krajem tanich podróbek, ale no, wchodzą w ostrą konkurencję właśnie w tych przemysłach, które są wiodące i technologie, które decydują, czy będą decydować w kolejnych dziesięcioleciach o rozgrywkach także geopolitycznych. No tutaj oczywiście wszyscy się zastanawiają, kto będzie pierwszy, na przykład kto pierwszy będzie miał komputer kwantowy, czy Amerykanie, czy Chińczycy, prawda? Rzecz, która będzie łamać wszystkie szyfry i zabezpieczenia, więc to, czyli mówimy o kwestiach strategicznych, prawda? I tutaj, które nie tak łatwo jest zniwelować, nie wiem, wysyłając wzmocnioną flotę amerykańską w okolice Tajwanu, prawda? To też oczywiście można robić, ale istota rzeczy już jest gdzie indziej. To znaczy, to nie tylko zresztą zaniedbania administracji Trumpa, który właściwie jako jeden z pierwszych próbował coś tutaj zmienić, ale administracje wcześniejszych prezydentów, które, no, jak wiemy, utknęli zupełnie tam, gdzie nie trzeba, to znaczy Środkowy i Bliski Wschód, a Daleki Wschód, czytaj Chiny, no, z biegiem czasu stały się, no, konkurentem. Nie mówimy tutaj tylko o sieci baz chińskich, nie mówimy tylko o ekspansji ekonomicznej chińskiej w różnych częściach świata, ale przede wszystkim właśnie o tych strategicznych zasobach, to znaczy właśnie zasobach w dziedzinie wysokich technologii. I tutaj polityka chińska od dobrych kilkunastu lat już, zresztą to Chińczycy nawet tego nie ukrywają, że teraz wchodzimy na inny etap, już się nie uczymy, tylko rozwijamy własne wysokie technologie i to Amerykanie zauważają i to budzi ich wielki niepokój. A zatem w tej kwestii chińskiej, niezależnie od tego, kto będzie amerykańskim prezydentem, wyzwania są tak ogromne, że można powiedzieć, na żadne załagodzenie sytuacji chyba nie ma co liczyć. Po prostu siła faktów, siła chińskiej polityki, no, jest tak znacząca, że tutaj tylko eskalacja. No tutaj oczywiście z punktu widzenia chińskiego, no Chiny budują wpływy imperialne klasyczne, prawda, to znaczy czerpiąc ze swoich tradycji budowania tych imperialnych wpływów, prawda, to państwo środka, my jesteśmy w środku, a wokół krążą jak orbity, prawda, uzależnione byty ekonomicznie czy politycznie i to raczej proszę zwrócić uwagę, że właściwie Chińczycy od wojny takiej bratobójczej z komunistycznym Wietnamem w latach 78-79 właściwie chińska armia nie była poza granicami Chin w użyciu. To znaczy nie było żadnej agresji takiej militarnej. Ja nie mówię o krwawym stłumieniu demonstracji na Tiananmen, prawda, w 89, ale to przeciwko własnym obywatelom. Natomiast w sensie zagranicznych ekspedycji, prawda, nie było czegoś takiego. Natomiast od, powiedzmy, 78-79 roku, jak wiemy, armia amerykańska była kilkanaście razy zaangażowana w mniejsze, większe konflikty zbrojne, więc Chińczycy zupełnie inaczej, prawda, rozkładają siły i to wydaje się bierność militarna Chin, no jednak nie przełożyła się na ich redukcję wpływów w świecie, tylko wręcz odwrotnie, prawda, od 79 roku wpływy, nie wiem, Chińczyków w Azji Środkowej czy też w Afryce, no są nieporównywalnie większe niż były, prawda, no 40 lat temu, więc Chińczycy rozgrywają cierpliwie, z taką perspektywą czasową, jak przystało na cywilizację, która ma już kilka tysięcy lat za sobą. Wyzwania zatem ogromne, a my wciąż czekamy na informację, kto tym prezydentem Stanów Zjednoczonych w istocie będzie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę, a wszystkim naszym słuchaczom bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.